Cześć, z tej strony Marek, witam Was jak co tydzień na naszym kanale o aranżacji wnętrz. W dzisiejszym odcinku chcę Wam pokazać 15 takich sprytnych, naprawdę fajnych rzeczy funkcjonalnych do praktycznej kuchni, żebyście właśnie mieli tak super, wszystko poukładane praktycznie, nie marudzili, że za 10 lat już trzeba zmieniać kuchnię, jak moja żona. Właśnie u mnie trwa remont. Mieliśmy tylko blaty wymieniać, ale teraz remont trwa i dlatego chcę Wam pokazać, bo jak widzicie, nagrywam ostatnio w innym miejscu, w takim swoim drugim, takim letniskowym domku. Ja, mój nowy nabytek. Dzisiaj go postawili. Jak się podoba? No musi być ciepło, bo przy tym remoncie, który tam teraz trwa, boję się, że nie jedną zimę mogę tam jeszcze nie zamieszkać. Kto nie robił remontu, ten nie wie. Nie bierzcie się za to, nie ma sensu. Dobra. Słuchajcie, dajcie znać, co chcielibyście, żebym pokazał w najbliższym czasie. Na pewno będzie o kosztach remontu mieszkania, ale czy chcielibyście zobaczyć porównanie kuchni z IKEA, z Obi, Castorama, Leroy Merlin, wiecie jak to tam, na przykład i BRW, czy o rzeczach, których nie proponuję zakupić z IKEA, a co zamiast za to proponuję. Dajcie znać. Porównanie kuchni, rzeczy z IKEA. Dobra. Pierwszy punkt, który fajnie, naprawdę fajnie by było zrobić w kuchni, oczywiście w zależności od tego, jaką tą kuchnię macie, ale jeżeli macie średniej wielkości kuchni, to pamiętajcie, że zawsze potrzebujemy miejsce na chochelki, na deski, na jakieś łyżki drewniane, tak? Jeżeli byśmy zrobili w szufladzie wysuwanej pionowe miejsce, zobaczcie jak to wygląda. Wygląda jak wygląda, jakie to jest praktyczne, bo to w sumie mniej miejsca zajmuje, to się odchyla delikatnie, no i voilà. Dla mnie super. Tak samo bardzo często mam hasło, a co w szafce narożnej? Nie każdy chce Magic Corner, nie każdy chce Le Mans, tak? Ale coś warto zrobić. Polecam u mnie tam na Instagramie, pokazałem fajną sprawę, ale to jest jedno, ale druga rzecz. My zawsze, wydaje mi się coraz więcej, potrzebujemy miejsca na segregację odpadów. Dużo osób w ogóle o tym nie myśli. No kurde, świetnik będę miał i tyle, nie? No dobra, mucha mi tu lata. Atakuje mnie wręcz. Świetnik będę miał, ale nie, my potrzebujemy więcej tego miejsca. I uważam, że to jest bardzo dobre rozwiązanie. Właśnie taka segregacja w miejscu narożnym. Jak widzicie, jest kilka takich możliwości. Wyjeżdżają nam te kosze, wrzucamy. Fajny dostęp do tego, bardzo duży. Dla mnie bomba. Tak samo, jeżeli chodzi o trzeci punkt. Ja idę szybko oczywiście, ale zdjęcia możecie sobie zobaczyć u mnie na Pinterestie, jeżeli jesteście zainteresowani. Trzeci punkt. Nie każdy niestety ma spiżarnię. A gdzieś potrzebujemy przetrzymywać warzywa. Warzywa, owoce. A gdyby zrobić takie kosze? Oczywiście, w zależności od miejsca, możecie mieć to, możecie, macie już gotową szufladę, możecie dać takie drewniane pudełka. Super. Albo takie ażurowe kosze wyjeżdżające. Świetnie. Po prostu chodzi o to, że gdzieś to musimy trzymać, tak? Dobra, nie znam statystyk, ale wydaje mi się, po sobie widząc, że coraz więcej jem tych warzyw, no niestety muszę dbać o linię. Tak więc mięso już w odstawkę, a to coraz więcej u mnie w diecie jest. Dlatego uważam, że tego miejsca potrzebujemy dosyć dużo. Dajcie znać, co o tym myślicie, ale wydaje mi się, że coraz więcej, no i warto gdzieś to przewidzieć, przemyśleć już wcześniej. Czwarty punkt to będzie coś dla ludzi, którzy mają małą kuchnię, ale mogą sobie pozwolić na głębsze szafki. Zrobiłem to już w kilku moich kuchniach, moich projektach, kuchniach klientów. Półki za blatem, czyli w pasie między meblami, między blatem a górnymi szafkami. I tak, można zrobić to w ten sposób. To jest często promowane na Instagramach. Ja trochę tego nie widzę, że blaty, ta płyta suwa się na dół, tak? I mamy dostęp do półek. Spoko, ładnie to wygląda, no ale na dole zajmuje miejsca przecież i no nigdy tak nie robiłem, no bo trochę szkoda mi tego miejsca. Ale jeżeli mam te 80 cm głębokości, nie będę zajmował sobie miejsca półek na dole, a zrobię tylko przesuwny front tutaj u góry, tak jak w tym projekcie. Dla mnie bardzo fajny pomysł, więcej miejsca zyskuję, mam to miejsce na przyprawy, etc. Pierdoła. Kolejny punkt, coś co ludzie
widzą, ok, ale nie myślą, czy to jest ważne, czy nieważne. No, niestety ta pierdoła może kosztować, ale uważam, że jeżeli robisz blat z kamienia, ze spieku, czyli coś twardszego i trwalszego, to warto, warto zrobić rowki ociekowe. Zresztą w tej mojej nowej kuchni, jak kiedyś powstanie, pokażę Wam ją, jak powstanie, jak fachowiec przyjdzie, to będą takie rowki ociekowe. Dlaczego? Oczywiście większość z nas ma zmywarkę i więcej zmywamy w zmywarce, ale czasem ten kubek, nie wiem, łyżkę, cokolwiek, chochelkę, chcemy po prostu szybko przemyć i odstawić. Mało osób robi, aczkolwiek robimy to, ale mało osób robi suszarki do naczyń, a stawia na blatach. No to dobra, spoko, bo w kamieniu nie nasiąkniesz, ale jak masz te rowki ociekowe, to wszystko po prostu spłynie na dół. I uważam, że to ma sens. Coś, co akurat w nowej mojej kuchni będzie na pewno, to wjeżdżająca półka. Może to być na mikser. U mnie tak naprawdę na 99% będzie sandwich i toster, bo po prostu dzieci tego dosyć dużo używają. Zalety dla mnie, że jak toster wyrzuci już te kromki chleba, te okruszki polecą na bok, to ja nie będę się wściekał, że dzisiaj nie posprzątały, tylko one zamkną na dół, zamkną front i ja tego nie widzę, że jest tam bajzel. Do momentu, aż ja to otworzę. Ale jest, przychodzę, mam spokój, tak? Druga zaleta, mam powiększony blat. Gdybym potrzebował, mam dodatkowy blat. Trzecia zaleta, właśnie jeżeli wyciągasz robot kuchenny, coś takiego, na tym blacie postawisz, no to masz wtedy pomniejszony blat. A tak, masz to u góry, blat za sobą, możesz fajnie szybko sprzątnąć, chowając. Dla mnie same plusy. Tak samo dużym plusem do niewielkich osób, ale też dla dzieci, jest podest cokole. Cokole warto w ogóle wykorzystywać, ale możemy sobie zrobić, jeżeli ktoś nie sięga do górnych szafek. Mamy wysoką kuchnię, taki podest, no widzicie zresztą tu na zdjęciu, wyjeżdża, naprawdę kopniaczkiem sobie uruchamiamy, tak, wyjeżdża, no i takie dziecko już sięgnie do górnych półek, tak, i nie będzie żadnego tam wykrzykiwania, tata, mama, pomóż, nie, radź sobie. Tak samo fajne według mnie, to już o tym mówiłem kiedyś, ale warto, po prostu warto, no to jest coś z tym, co przed chwilką mówiłem, z wyjeżdżającą półką. To tutaj trochę inaczej, jeżeli w ogóle chcesz taką, nie wiem, czy to elegancka, na pewno taka trochę inna kuchnia jest, warto pomyśleć o zamykanych frontach całej kuchni, że nawet blatu nie widać. No to jest w ogóle najszybsze sprzątanie świata, nie? Bo goście przychodzą, zapraszamy, czym chata bogata, nie? Tylko nic nie chciecie z kuchni, bo bym musiał otworzyć i pokazać ten bajzel. Ale to jest fajna sprawa. Nie zawsze mamy tam czysto. To już jest jedna rzecz, ale wtedy mamy całą taką wysoką zabudowę. Wielu osobom się to podoba. Mnie też się to podoba. To dlaczego czegoś takiego nie zrobić? Teraz już dziewiąty punkt. Miałem kilka razy pytanie od klientów. Jest wyspa, oni chcą tam jakieś przyprawy. Nieraz ludzie wieszają takie półeczki w pasie między meblami, tak? Ale na wyspie nie ma pasa między meblami, tak jakoś to wyszło. No i co w związku z tym? Można zastosować taki reling. Uczciwie Wam powiem, według mnie to jest praktycznie nie do końca. Mówię szczerze, jak zwykle. Nie do końca mnie się to podoba, bo ja ogólnie lubię tak czysty, taki porządek, tak? A tu oprócz tego, że mam jakąś ramę, konstrukcję na tym blacie, no to tam jeszcze coś będzie wisiało. W restauracji jasne, spoko. Ale tutaj w domu ja bym tak niekoniecznie chciał, ale ja nie robię dla siebie, projektując ludziom, tylko dla ludzi. I jest to praktyczne. Według mnie fajna sprawa, a to, że się Słodzkiemu nie podoba, jako problem, tak? Nie twój. Kolejny punkt. Jestem, mam sklerozę. To przejdę szybko, bo o tym też już mówiłem, i ale bardzo fajne to jest. Szuflady w cokołach. Na blachy jakieś, na jakieś folie aluminiowe, na tego typu rzeczy, słoiki. Wszystko to może być, tylko ale. Żeby to miało sens, to te cokoły by musiały być wyższe. Żeby prowadnice się zmieściły, to wszystko to musi być wyższe. Teraz pamiętaj, że musisz dostosować kuchnię do swojej wysokości. Tak więc zobacz, czy dla Ciebie to będzie ok, no bo to ma sens dla mnie, jeżeli szuflady będą dosyć wysokie, ale
później do blatu też będę miał sporo miejsca. Tak więc wtedy będzie ok. Bardzo fajna sprawa. Bardzo mi się to podoba. Rzecz pierdoła, która to prawie nic nie kosztuje. A rzecz, którą ludzie nie znają, ale na pewno mało robią, to otwór w blacie. Możemy zrobić na dwa sposoby. Albo ok, normalnie otwór w blacie, albo wyjeżdżający dodatkowy blat wraz z koszem na śmieci. No i wtedy sobie coś tam kroisz, zgarniasz, wpada to prosto do śmieci. No fajnie, po prostu deskę do krojenia i tak potrzebujemy mieć. No to tutaj taka deska Ci wyjeżdża, a pod spodem jest świetnik. Uważam, że to jest naprawdę fajne, sprytne rozwiązanie, kosztujące tyle co nic w porównaniu do całej kuchni, a na 100% każdemu się to może przydać. A teraz coś dla Ciebie, sucharki. Jedna z moich stałych widzek, która zawsze jest na czacie. Słuchajcie, coś dla Ciebie i dla zwierząt, czyli Twoich kotów. Warto przemyśleć, bo wiele osób, ja sam mam dwa owczarki, no ale dobra, one w domu u mnie nie są na co dzień, cały czas, że tak powiedzmy, tylko większość na dworze. Ale wiele osób ma właśnie jakieś mniejsze psy, mniejsze, większe i koty. I gdzieś musimy zrobić dla nich miejsce. Ja uważam, tak jak widzicie tu na zdjęciach, że świetnym pomysłem na przykład z boku kuchni im zrobić takie miejsce, legowisko, miejsce na miski od razu, bo w kuchni to jest o tyle fajnie, że możecie bez kłopotu podciągnąć wodę. Czyli wtedy bezpośrednio dolejecie sobie do takiej miski, nie ganiacie po mieszkaniu, po pokoju. Według mnie świetne. Naprawdę po co ja mam gdzieś tam trzymać je w przedpokoju, w jakimś kamerliczku małym, kotłowni? Jak? To są nasi domownicy przecież. Jeżeli macie kuchnię średniej wielkości i większą, to warto pomyśleć o gniazdkach w szufladzie. Dlaczego? No tu jest pokazane, jak ładują się telefony. Tak, spoko, fajnie, bo to też ładnie, no ale szczerze chyba bym nie marnował szuflady na to, żeby się tam telefony ładowały, ale żeby był blender podłączony, który po prostu wyjeżdżam i sobie tam na blacie już coś blenduje, to czemu nie? Telefon jasny też może być, no bo to też gdzieś musimy go ładować, telefon, tablet i tak dalej, ale na takie po prostu podłączenie sprzętów drobnych AGD uważam, że to już jest fajna sprawa. Tak samo fajną rzeczą i to jest banał, no słuchajcie, kosztuje to tyle co nic, kilka złotych, a jaka praktyczność. To jest fajna sprawa, bo taki pręt sobie tylko powieśmy. Pręt, na którym damy wszystkie płyny. No musimy gdzieś przecież mieć płyn do szyb, do mebli, do blatów, tego typu rzeczy. Gdzieś to trzymamy. No i wtedy nam to stoi. No ale tak jak tu w tym przypadku możemy, zazwyczaj pod zlewem to jest jakiś kosz na śmieci, wtedy nie zajmujemy już miejsca na półce, tylko po prostu wieszamy to. Dla mnie rewelacja. Dajcie znać, zanim powiem ostatni punkt, co mam nagrać. A. Porównanie mebli z kuchenek z IKEA, OBI, Leroy Merlin, Castorama, BRW, czy co proponuje, czego nie proponuje bardziej kupić z IKEA, ale i co w zamian za to kupić. A. Kuchnie, porównanie. B. IKEA. Dobra, ostatni punkt. Bardzo praktyczny też to u siebie teraz w tej nowej kuchni będę miał. Jak ją będę miał? To jak się Wam podoba ten kominek? Dajcie znać. Mnie się bardzo podoba. To wykorzystywać fronty. Fronty, które się otwierają. Oczywiście pokrywki jasne, super. Ale przecież nie tylko na pokrywki. Folię aluminiową gdzieś musimy trzymać. Ręczniki papierowe, ściereczki, jakieś właśnie płyny, deski do krojenia. No przecież taki front, jak otworzycie, no to koszyczek mały, tak tam dacie, no to kilka desek się zmieści. Dlaczego mam marnować, w cudzysłowie, szufladę, jeżeli tutaj mógłbym mieć. Ja na pewno będę miał, już stolarzowi tam zaznaczyłem, że ma zrobić mocniejsze i więcej zawiasów, po to, żeby pokrywki tam powiesić. Mam nadzieję, że te rzeczy, mimo że szybko powiedziane, dotrą do Was, że spodobają Wam się. Dajcie znać, który punkt najbardziej Wam się podoba i uważacie za ciekawy. Oczywiście pochwalcie, to znaczy nie, powiedzcie szczerze, pochwalcie.
jak mój nowy kominek się podoba, po to, żebym w zimę, jeżeli remont się nie skończy, mógł tutaj u was, dla was nagrywać. Dobra, mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli jesteś zainteresowany projektem kuchni, domu, mieszkania, to zapraszam cię do siebie na konsultacje wnętrzarskie. Porozmawiamy, podpowiem ci, jak dobrać kolory, jak funkcje ustawić, meble, sprzęty. Zapraszam też do e-booków o tym, jak urządzić kuchnię. A propos kuchni, 400 stron prawie, tak więc ogrom wiedzy mojej 20-letniej lub na przykład jak urządzić mieszkanie, też prawie 400 stron. Jest co czytać, jest co oglądać. A na ten moment bardzo wam dziękuję, do zobaczenia i cześć!